Nie ma uzasadnienia rzetelnego, dlaczego aż tak wielka moc jest potrzebna tutaj. Owszem, zgadza się, że trzeba wybudować trochę więcej, natomiast zdajmy sobie sprawę, proszę Państwa, że pod koniec epoki Gierka, kiedy polski przemysł był i zużywał dużo energii, pracował Cegielski w Poznaniu, pracowała Wiepowana, ZNTK i tak dalej, to te linie wystarczały, które są. Teraz te wszystkie zakłady się pozamykały, odbiór mocy jest dużo mniejszy. Poza tym ruszyła to, co się ludziom nie wydaje, ale ruszyła tak zwana energetyka rozproszona, ustawa prosumencka, gdzie się lokalnie generuje energię na lokalne zużycie. Więc po co jest tak duża linia koncentrowana, to naprawdę nie wiemy. Będziemy chcieli zapytać firmę PSE o to, po co oni w ogóle to chcą budować w takim dużym wariancie. Być może to nie jest potrzebne, tak naprawdę. Jak się dowiemy, będziemy mogli dyskutować. Teraz tak, nam zaproponowano tak zwany wariant szósty, to znaczy sześć wariantów przedstawiono od wariant pierwszy do szóstego, z tym, że nieparzyste się pokrywają ze sobą na terenie naszych gmin, a parzyste też się pokrywają. Wariant pierwszy, trzeci i piąty biegnie po istniejącej linii, tak jak ona jest, natomiast wariant drugi, czwarty i szósty obchodzi gminę, obchodzi miejscowości od Głowózek, poczynając przez Dopiewiec, Więckowice i gminie Tarnowo Podgórnym, tam jest Nowy Rozalin, Jankowice i dalej Rumianek i tak dalej biegnie. Tak to zostało jakoś wytyczone, że pojawiły się kolizje z już istniejącymi domami i z domami, które są w budowie lub będą w budowie. I to jest jakaś też bardzo dziwna sprawa, że ktoś to sobie tak na mapie narysował bez wielkiego patrzenia się w stan faktyczny. Odnośnie tego projektu doszedłem do sąsiadów, którzy przez drugą rękę doszli do projektanta tego. Facet nie miał pojęcia o tym, że tam będą domy. Ja dzisiaj spojrzałem w plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo i wszędzie tam, gdzie ten wariant szósty ma iść, tam jest przewidziane pod gęstą zabudowę mieszkalną. Zgadza się. Tam. Ale człowiek, który to projektował, nie miał o tym zielonego pojęcia. O to chodzi. I dlatego, proszę Państwa, my tutaj w tej chwili chcemy zrobić coś takiego. Wystosować petycję do odpowiednich władz. Kolega za chwilę tą petycję przeczyta i puści listę do podpisu. Proponuję, żeby za chwilę petycje, podpisy jednak były składane tutaj, tak. Aby nam te listy, że tak powiem. Tak jest, tutaj będą petycje. Ponieważ chcemy zrobić coś takiego, żeby na dzień dzisiejszy nie można było zrobić jakichś decyzji już ostatecznych, nie zostały podjęte, z których później nie można będzie odsłuchać. To chcemy po prostu przeczekać do wyboru, do nowego Sejmu, do nowego jakiegoś rozdania i wtedy sprawy ułożyć już na finalnie. No, żeby teraz jeszcze, póki się te wszystkie sprawy toczą, żeby nie zostało jakoś tak, no, to się mówi, z dostopu partyzacko wydane coś, co później nie można będzie odkręcić. No dobrze, to ja bym prosił tej kolega, niech mu petycję przeczyta, a ja tutaj pani redaktor bym prosiła, żeby porozmawiać. Przepraszam, a czy nie idzie sali zmienić? Tam jest tyle ludzi na zewnątrz, to bez sensu. A tu nie ma większej sali, jeszcze nigdzie. Już nie ma, to jest największa sala Więckowica. A sala gimnastyczna jeszcze jest. Thank you.
Proszę Państwa, jesteśmy tutaj inicjatywą społeczną. W imieniu mieszkańców gmin Tarnowo Podgórne i Dopiewo. I przedstawię Państwu teraz petycję, pod którą będzie można się tutaj na stole podpisywać. Ona będzie odczytana tutaj publicznie, żeby wszyscy znali jej treść. Petycja przeciw budowie po nowej trasie linii 2x400 kV Piła Krzewina Plewiska. Adresaci petycji. Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Prezes Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., czyli inwestor, Prezes Spółki IDS Wód S.A., czyli wykonawca. My niżej podpisani mieszkańcy, właściciele nieruchomości oraz sympatycy gmin Dopiewo i Tarnowo Podgórne zgłaszamy kategoryczny sprzeciw wobec planów realizacji inwestycji budowy linii 2x400 kV relacji Piła Krzewina Plewiska po nowej trasie warianty 2, 5, 6 niezgodnej ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w naszych gminach. Jedyny możliwy sposób przeprowadzenia tej inwestycji w naszych gminach to wariant pierwszy po trasie istniejącego obecnie korytarza linii 220 kV. Ponadto wnosimy o wypracowanie takiego sposobu realizacji inwestycji, który nie pogorszy warunków życiowych mieszkańców, którzy osiedli się na terenach w pobliżu obecnej linii 220 kV. I teraz jest takich pięć najważniejszych podpunktów. Nie dla budowy linii w pobliżu dużych osiedli mieszkaniowych, nie dla przywłaszczenia terenów mieszkaniowych na cele przemysłowe, nie dla degradacji obszaru chronionego krajobrazu, który znajduje się w gminie Tarnowo Podgórne, nie dla lekceważenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nie dla marnowania publicznych pieniędzy na najdłuższy i najdroższy wariant przebiegu inwestycji. Tak, dla przeprowadzenia inwestycji zgodnie ze studium na terenach przemysłowych z dala od domów i pięknych krajobrazów. Uzasadnienie. Mimo iż w dokumentach planistycznych gmin już od lat 90. rezerwowane są tereny na budowę tej inwestycji wzdłuż korytarzy ciągów komunikacyjnych i istniejącej już linii 620 kV, w przetargu został zarekomendowany wariant, który zawłaszcza nowe tereny, głównie mieszkaniowe, i degraduje krajobraz gminy. Zarekomendowany przez PSRSA wariant szósty przeprowadzenia linii przebiega przez tereny przeznaczone w studium oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową. W miejscowości Jankowice i Dopiewiec przebieg linii jest w kolizji z osiedlem mieszkaniowym. W miejscowościach Gołuski, Palędzie, Dopiewiec, Dopiewo, Więckowice, Rozalin, Lusówko, Rumianek i Góra planowana linia przebiega w pobliżu istniejących dużych, nowych osiedli mieszkaniowych, które w ostatnich latach bardzo intensywnie się rozwijają. Ponadto trasa przebiega przez najcenniejszy przyrodniczo obszar gminy Tarnowo-Podgórne, obszar chronionego krajobrazu, rynny jeziora Lucowskiego i Doliny Samych. Budowa dwutorowej linii według rekomendowanego wariantu 6 oznacza dla mieszkańców ogromne 60-metrowe słupy o niebezpiecznym dla zdrowia oddziaływaniu pola elektromagnetycznego w pobliżu domów i terenów rekreacyjnych. Zarekomendowany wariant szósty jest najdłuższy i oznacza utratę wartości nieruchomości na rozległych terenach mieszkaniowych gmin, a co za tym idzie także zahamowanie ich rozwoju. Jest również najdroższy, więc skutkuje marnowaniem publicznych pieniędzy, powoduje największą degradację środowiska, a w konsekwencji bezpowrotną utratę krajobrazu naszych gmin.
Jedyny możliwy przebieg trasy linii to wariant pierwszy wzdłuż obecnego korytarza linii 220 kV. Jedynie ten wariant nie powoduje ogromnej dewastacji środowiska naszych gmin, ponieważ wykorzystuje już istniejącą infrastrukturę starej linii. Stawiamy również pod wątpliwość, czy budowa przewymiarowanej linii 2 x 400 kV jest konieczna. Wnosimy o rozważenie budowy jednotorowej linii 400 kV na słupach o wysokości zbliżonej do obecnej linii 220 kV, co uchroni przed pogorszeniem się warunków życiowych mieszkańców, którzy się osiedlili w pobliżu istniejącej linii 220 kV. Taka linia miałaby kilkukrotnie większe zdolności przesyłowe niż obecna linia 220 kV Piła Krzyżyna-Brodziska. Ponadto byłaby tańsza w budowie, zatem korzystniejsza dla budżetu państwa. Władze gmin Dopiewo i Tarnowe Podgórne również wyraziły stanowczy sprzeciw wobec budowy linii na nowej trasie, uchwały w załącznikach. Tam, gdzie są domy, powinny pozostać domy, a niebezpieczne dla zdrowia i środowiska inwestycje należy kierować na tereny przemysłowe, zgodnie ze studium. My, mieszkańcy poszkodowani tym irracjonalnym pomysłem degradacji terenów naszych gmin, zawłaszczenia naszych działek i domów oraz niszczenia tego, co ciężką pracą przez lata budowaliśmy, zwracamy się z prośbą do władz województwa wielkopolskiego o rozsądne i wnikliwe przeanalizowanie planu tej inwestycji, niewyrażanie zgody na budowanie tak niebezpiecznej inwestycji na terenach mieszkaniowych, niezgodne ze studium uwarunkowań. I kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowymi planami zagospodarowania. Weryfikację, czy nie jest wystarczająca budowa linii 1 x 400 kV na słupach o zbliżonych gabarytach do obecnej linii 220 kV, wykorzystując jej infrastrukturę, czyli tego nie ma w petycji, czyli również drogi, które są obok tej linii i tak dalej, żeby nie budować wszystkiego od nowa. Wypracowanie wraz z inwestorem i wykonawcą akceptowalnego społecznie przebiegu linii przez tereny przemysłowe wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych i istniejącej linii 220 kV. Wyrażamy ogromną nadzieję, że nasza prośba o pomoc zostanie pozytywnie rozpatrzona i wspólnie uratujemy tereny naszych gmin. Podpisali mieszkańcy gmin Dopiewo i Tarnowo-Podgórne i załączniki uchwała Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 sierpnia bieżącego roku i uchwała Rady Gminy Tarnowo-Podgórne z 28 lipca również tego roku. A także załączamy listę podpisów osób popierających treść tej petycji. Pod petycją będzie można się podpisywać tutaj, przy naszych biurkach. Również przy liście obecności. To też będzie dla nas istotne. Pani Sylwia. Proszę. Ja jestem przedstawicielem Urzędu Gminy w Kazimierzu. Tak. I chcielibyśmy też się dołączyć do tej petycji, aczkolwiek jeszcze uchwały nie mamy podjętej. Na najbliższej sesji taki projekt zostanie przedłożony. Aczkolwiek obecne władze też przyłączają się do tego protestu i ja jako przedstawiciel mogę również podpisać listę obecności. Do podpisu petycji oczywiście zapraszamy wszystkich tutaj zgromadzonych, którzy się z nią zgadzają. Aczkolwiek i do listy obecności, bo będą tam, proszę zwrócić uwagę, że to jest pierwsze spotkanie organizacyjne. Będziemy potrzebować państwa pomocy, bo sami nie zrobimy nic. I wszystko. Dobrze. Jest mi bardzo miło, że Dziecina Haźbisz się również dołącza tutaj. Tutaj zapraszamy do współpracy, bo jest tak naprawdę 15 gmin na ciągu tej linii tutaj między Poznaniem a Piłą. Jeżeli my wszyscy jako 15 gmin zaczniemy mówić jednym głosem, to w tym momencie żadne PSE nam nic nie proszę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja jestem przedstawicielem Urzędu Gminy Tarnowo-Podgórne, to jest Kaczmarek, zastępca wójta Tarnowo-Podgórnego i
I właśnie chciałem Państwu zapewnić, że my będziemy starać się aktywnie włączać jako władze. Też zarażamy tym problemem kolejnych sąsiadów, bo byliśmy w kontakcie z nimi też. Dzisiaj jesteśmy po rozmowie z panem burmistrzem Szamotu, który również się dołączy ze strony urzędu i rady miasta Szamotu do tego działania przeciw temu nowemu przebiegowi. Jak również jesteśmy po rozmowach z panem posłem Dzikowskim, który był pierwszym, który pilnował tego przebiegu linii 400 KV, będąc 11 lat wójtem gminy Tarnowo-Podgórne i również będzie nas tutaj wspierał w tych naszych działaniach. Ja bym chciał, proszę Państwa, powiedzieć taką sprawę. Mianowicie, to co tutaj robimy, to jest taka inicjatywa społeczna. Czy my przejdziemy w funkcję stowarzyszenia, czy nie, to się zobaczy jeszcze. Być może by nie trzeba, jak będzie sprawa aż do Stadburga wysyłana, gdyby zaszła taka potrzeba. Natomiast my tutaj chcemy, jesteśmy tu po to, żeby wspierać władze gminne, ale nie chcemy być postrzegani, my tutaj wszyscy mieszkańcy, jako jakoś, no powiedzmy, sterowani, czy namawiani, namawiani przez władze gminne. My po prostu jesteśmy tym autentycznym ruchem społecznym, który wspiera władze gminne, popiera to, co robią i współpracuje z nimi na 100%. Natomiast uważam, że z punktu widzenia siły naszego oddziaływania zdecydowanie lepiej jest to, że my tutaj działamy oddolnie, a władze gminne nas wspierają, a my wspieramy władze gminne, różnych gmin i różnych miast, tutaj szanowni się włączają. I w tym momencie nasze oddziaływanie jest dużo mocniejsze. Żeby nie było tak, że po parę gmin sobie tam jakiś wójt jeden z drugim coś wymyślił i sobie tam próbują nam tutaj mieszać, jak to się mówi, te PSN, nie? My tu rzeczywiście reprezentujemy całą społeczność danej okolicy. I takie mamy tutaj. Natomiast zachęcam, to co tutaj kolega nam powiedział, zachęcam każdego, kto by chciał się włączyć tutaj aktywnie w nasze działanie do współpracy. Bo tylko, jeżeli będzie nas wielu, to tylko wtedy osiągniemy ten nasz cel, a mianowicie taki, że wspólnie dialogiem wypracujemy jakiś korzystny dla nas wszystkich przebieg tej linii elektroenergetycznej. W takim czy innym też nie wiem, jak to będzie tutaj. Ja proszę Państwa też od razu tutaj powiem, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Będziemy chcieli zrobić kolejne spotkania. Widzę, że zainteresowanie jest duże, w związku z tym będziemy tutaj zwracali się z prośbą do urzędów gmin, czy do Tarnowo-Podgórnego, czy do Kiewa, żeby udostępniły większe sale do tego. Natomiast na tych następnych spotkaniach, to już na pewno będzie po wyborach, będę chciał postawić taką tezę, żeby ci posłowie, którzy są tutaj z tego terenu wybrani, ale nie tylko z jednej partii, z trzech różnych partii, które się znajdą w Sejmie, żeby wspólnie i w porozumieniu działali, żeby razem z naszym przedstawicielem naszej inicjatywy społecznej udali się do PSE i uzyskali wiążące odpowiedzi na podstawie dokumentów, co było powodem w ogóle tego projektu budowy tak olbrzymie przewymiarowanej linii, żeby uzyskali to. I być może się okaże, że cała nasza tutaj ten projekt to jest projekt, on może być nie o połowę mniejsza i wtedy nie będzie żadnych zagrożeń. Po starej linii się puści i będzie wszystko dobrze. Nie, nie wiadomo, to trzeba będzie zrobić, nie? Ale to mówię już na następnym spotkaniu po wyborach, nie? To wtedy zrobimy. No, proszę bardzo. Pierwsze spostrzeżenie, zabrakło mi tam starostwa powiatowego, czyli prosiłabym również do wiadomości przynajmniej skierować ich nagłówku do starostwa powiatowego, bo jesteśmy, myślę, tu zebrani gminami powiatu i powiat powinien też dołożyć swoją cegiełkę do tego, ażeby nad naszymi głowami tego rodzaju inwestycja nie była prowadzona. Na pewno powiat odmówi. To jest rzecz, a drugie moje spostrzeżenie. Jeżeli już jesteście Państwo taką społeczną inicjatywą, brawo, gratulacje wielkie, to uważam, że powinniście jednak Państwo, czy my razem powinniśmy, stowarzyszenie się przekształcić, dlatego że stowarzyszenie ma moc osobiście. Jeżeli jest 15 dni, to wówczas łatwiej będzie rozmawiać.
To jest opcja, którą rozważamy i którą na pewno na drugim spotkaniu już zostanie postawiona i być może będą zbierane podpisy, po to, żeby stowarzyszenie szkoli trzeba zebrać podpisy, wybrać zarząd, komisję rewizyjną i tak dalej. Nie? To są pewne formalności prawne. Dlatego zachęcamy na liście o obecności podpisać się, jaki procent zaangażowania kto, że tak powiem, podejmuje, żebyśmy mogli zbudować te stowarzyszenie. Na razie naszą największą inicjatywą jest stworzenie forum internetowego. Nie wiem, czy tutaj wszyscy zgromadzeni trafili właśnie z naszego forum. Na ławkach leżą karteczki z adresem. Dokładnie. To jest forum, które stworzyliśmy sami, żeby... Takie karteczki. I najszybciej, że tak powiem, najszybsza droga komunikować się komunikować, tak? Bo ja wysyłam teraz załóżmy i wszyscy go widzą od razu, a nie jakieś listy, jakieś zebranie. Wiadomo, że no, wszyscy mamy prywatne życie, tak? I no, jakoś musi do tego wszystkiego dojść. Jeśli znajduje się wśród Państwa, znajdą się osoby, które naprawdę się, że tak powiem, mocno zaangażują w to stowarzyszenie, któremu my jako mieszkańcy będziemy mogli ufać, to może działać tylko stowarzyszenie. Ale musi stowarzyszenie informować o wszystkich podjętych krokach i te kroki muszą być zgodne, że tak powiem, z wolą wszystkich mieszkańców. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o reprezentanta gminy Dąbiego, chcielibyśmy też prosić, ponieważ ja osobiście tutaj jestem skarbowa podwodnego gminy, ale chcielibyśmy również wnioskować o to, żeby Państwo, ponieważ Państwo już podejmujecie jakiś dialog, prawda, z wykonawcą, który wygrał przetarg, prosić o to, żeby Państwo też z gminą Tarnowo Podgórne współpracowali w tym zakresie i wymieniali te informacje na bieżąco. Żebyśmy bieżący o tych sprawach, żeby nie było sytuacji, w której jedna gmina działa bez wiedzy i tego. Dobrze? Faktycznie podnosił już jakiś dialog z może na razie pomoc. Tak, zdaliśmy pierwszy punkt już do wykonawcy. Tak, 8 października. 8 października został wyłoniony 6 września. Dobrze pamiętam. Mogę deklarować, że faktycznie tymi informacjami będziemy się na bieżąco wymieniać. Tak. Proszę zamieścić gdzieś tam odpowiedź, żebyśmy my też wiedzieli, co, że tak powiem, publikowane na stronie naszej. Ale Państwo jako gmina stanowiska nie macie na razie jednogłośnego. Szanowni Państwo, ja tutaj szanuję głos radnych Rady Gminy. Podjęta została uchwała, w której wyrażamy naszą chęć pełną gotowość do prowadzenia konsultacji społecznych z wykonawcą. Taka jest wola Rady Gminy. My jako urząd tę wolę szanujemy. W związku też z tym, że te konsultacje chcemy podjąć, te pismo z 8 października przesłaliśmy. Czekamy na odpowiedź. Jeśli nie będzie spływała, będziemy starać się. No ja mam tylko wszystkim obecnym jeszcze do powiedzenia, jeżeli chodzi o to studium uwarunkowań przestrzennego, to zarówno gmina Tarnowo-Podgórne, jakby ktoś nie wiedział, i gmina Dąbiego w swoim studium uwarunkowań przestrzennych mają przewidziany korytarz na zbudowanie linii 400 kV po istniejącym wariancie tym linii 220 już istniejącej. Także chciałem bardzo stanowczo powiedzieć, to jest bardzo ważne z naszego punktu widzenia i po prostu no, nie możemy dopuścić do sytuacji, w której ktoś odgórnie będzie narzucać nam swoją wolę. No i mam nadzieję, że tutaj tak liczne przybycie Państwa rzeczywiście Państwa zachęci do tego, żeby dołączać nasze szeregi. Jeszcze raz powtórzę, my jesteśmy osobami, które po prostu mieszkają w tych gminach. My nie jesteśmy w żaden sposób powiązani z jakąkolwiek polityką, jesteśmy zwykłymi mieszkańcami, którzy otrzymali informacje niepokojące o tym, że nasze siedliska mają być w sąsiedztwie z tak dużymi liniami o tak wysokich napięciach.
Ja mogę osobiście powiedzieć, w momencie, gdy wybierałem lokalizację na zamieszkanie, bardzo skrupulatnie tutaj sprawdzałem wszystkie studium uwarunkowań, jak każdy tutaj odpowiedzialny człowiek. Sprawdzałem tutaj, czy nie będą w planach jakieś inwestycje tutaj na Mosturnie planowane. Nic takiego nie miało miejsca, w związku z powyższym uważamy, że jest to pewne narzucanie. Wiemy, że weszła też w mocy rzutem na taśmę, że tak można powiedzieć, Platformy Obywatelskiej specustawa, która zamyka nam, że tak powiem, drogę jako samorządowcom do rozmowy w sprawie, no, możemy być tak naprawdę zignorowani, jeżeli chodzi o samorządy. Ale to pan Robert. Ja państwu powiem, jeżeli chodzi o tą specustawę, tak zwaną ustawę liniową, były takie problemy w przeszłości, że pojedynczy właściciele działek chcieli po prostu z siłości się wziąć jak najwięcej za tą ziemię, które oddadzą pod różne inwestycje liniowe. W związku z tym zrobiono specustawę. Z tym, że już w tej chwili widać, że ta specustawa jest nie do końca zrobiona prawidłowo. A w związku z tym również po wyborach, na naszym następnym spotkaniu, będziemy chcieli wnioskować już do nowo wybranych posłów, żeby oni zrobili jakiś projekt nowelizacji tej specustawy. W tym sensie, ale takiej nowelizacji, że owszem, pojedyncze osoby, które chciałyby blokować jakieś ważne inwestycje, nie będą mogły, ale jeżeli się wypowie kilka gmin na temat danej inwestycji, to te gminy mają mieć pierwszeństwo, a nie jakiś tam inwestor z Warszawy, nie wiadomo na jakiej podstawie to robiący. To jest na temat specustawy, nasze plany, takie zamierzenia. Jeżeli państwo nas w tym popieracie, to również zachęcam do przybycia na nasze następne spotkanie, które będziemy organizowali na pewno w większej sali i będziemy organizowali już jak mówię, po wyborach, bo teraz jest gorąco obecnie, jestem tu w żadnej politykę mieszać, w żadnym wypadku. Natomiast proszę państwa, jeszcze dwie takie uwagi na temat tej linii. Ja tak sobie po prostu zacząłem analizować, ponieważ w dokumentach przetargowych nie było powiedziane wprost, po co ta linia jest zbudowana. Co zrobiłem? Ponieważ mam również dyplom inżynierski, przeliczyłem, jaka jest moc. Moc tej linii jest 3200 kVA, czyli mniej więcej 3000 MW. To jest dokładnie moc, którą miała mieć wybudowana elektrownia atomowa na północy Polski. Po co tą elektrownię budować? Szeroka dyskusja, czy ona w ogóle będzie, czy nie będzie, nie wiadomo, bo się okazuje, że nie ma uranu, na świecie się skończył. Natomiast miała być w Polsce, od 4 lat mniej więcej temu została podjęta decyzja, że w Polsce wygaszamy generację energii elektrycznej na bazie węgla kamiennego i brunatnego. Czyli tak zwana dekarbonizacja Polski miała nastąpić. W tej chwili już wiadomo, że zostało to odwrócone. Bo już w elektrowni Opole się budują dwa nowe bloki 1800, buduje się w elektrowni Kozienice, następuje rewitalizacja starych bloków, czyli te moce generowane na południu Polski ciągle będą. W związku z tym przesłanki techniczne czy ekonomiczne, żeby przesyłać z północy, czy to z polskiej elektrowni atomowej, czy z ruskiej, z Królewca, dużą moc na południe Polski zanikają w tym momencie. Poza tym wchodzi tak zwana energetyka rozproszona. To jest ta ustawa prosumencka, która na razie jest w powijakach, ale coraz to więcej instalacji zaczyna być tworzony. Fotowoltaika, małe jakieś wiatraki, również i farmy wiatrowe też zaczynają się pojawiać troszkę większe. To wszystko powoduje, że lokalnie wytworzona energia jest używana lokalnie. W związku z tym transfery dużej ilości energii w tą czy tamtą sposób przestają mieć sens. I w związku z tym budowa tej linii też będziemy chcieli posłów zobowiązać, żeby oni się weszli i zobaczyli dokumenty, czy w ogóle takie monstrum jest potrzebne. Nie? Ja się zgadzam z tym, że ta linia istniejąca 220 kV, która była zbudowana w latach 65 roku, ona jest mocno zużyta. Tam w tym studium pojawiają się w studium wykonalności pojawiają się techniczne dane na temat już mikropęknięć w przewodach i tak dalej. Z tego co ja zauważyłem, przewody tej linii są bardzo nisko nad ziemią, się w pewnym momencie zaczynają schodzić, bardzo nisko, naprawdę. To już, gdyby ktoś coś wyższego w ręku niósł, to może nawet dojść do przepięcia, do rundy 220 kV, to jest bardzo wysokie napięcie, człowiek tego nie jest w stanie przeżyć.
I proszę Państwa, ta linia wymaga jakiegoś remontu. Natomiast tutaj powiedział Pan zastępca wójta, że była określona stanowiska Rady Gminy. Wiem, że były osoby z miejscowości Dąbrowa, które przedstawiały swoje racje podczas posiedzenia. Chciałbym powiedzieć coś takiego. W momencie, kiedy została zbudowana jednotorowa linia 400 kV na słupach o podobnej wysokości, ale z lepszym naciągiem, bo to wtedy przy nowo budowanych jest lepszy naciąg, to warunki prowadzenia tych biur, które tam się znajdują i różnego rodzaju biznesów dystrybucyjnych się znacznie poprawią. Bo w tej chwili ludzie tam pracujący, niektórzy pracują nie tylko 8 godzin, ale pracują i po 16 godzin niektórzy, ci ludzie są po prostu zagrożeni, ich życie jest zagrożone nisko zwisającymi przewodami. Jeżeli się tą linię zrobi w wersji jednotorowej w układzie płaskim, też o wiele większej mocy przesyłowej niż to jest co w tej chwili, co najmniej 5 razy większej mocy przesyłowej, to warunki pracy ludzi tam i tam po prostu się poprawią. Natomiast nie pogorszą się warunki mieszkaniowe ludzi, którzy po bokach mają pobudowane domy. Bo i tak skrajne linie na nie oddziałują, a przynajmniej ta linia do Czerwonaka 220, ona jest zbudowana na wyższej słupach niż ta linia środkowa. Czyli jeżeli nawet się linię środkową troszeczkę podniesie wyżej, to nie wpłynie to na skrajne, na zamieszkanie w ogóle nie wpłynie. W żaden sposób. Więc jeżeli nawet dojdziemy do konsensusu, że po istniejącej trasie tej linii 220 zostanie zbudowana nowa linia, to i tak nie pogorszy w sposób znaczący, a być może nawet polepszy warunki życiowe mieszkańców takich miejscowości jak Dąbrowa, Batorowo, które tam dalej jest w stronie Swadzim, po stronie Tarnowa Podgórnego. No, tyle mogę powiedzieć z tego, co zaobserwowałem. No, a mam dyplom inżynierski, inżyniera elektryka, więc no, trochę pracowałem. Nie chcę Pana urazić, ale moim zdaniem to, co Pan mówi, to są jakieś tam dywagacje wolne. No, prawda bardzo. Jest taka, że jest generalny wykonawca wybrany. Umowa nie wiem, czy jest podpisana, ale byli już bardzo blisko tego, nie wiem, może ktoś z Państwa wie. I jest projekt podpisana. Jest taki, że ma być 2 razy 400 kV. To, co Pan mówi, ja się z tym wszystkim zgadzam, podpisałabym się pod tym, ale sytuacja mamy inną. Sytuacja jest taka, że będziemy mieć 2 razy 400 kV tu obok nas albo w Dąbrowie. I z tym trzeba się zgadzać. Proszę Panią, to nie jest do końca przesądzone, ponieważ różne inwestycje liniowe, które zostały wybrane teraz w ostatnim tym, na pewno, jeżeli dojdzie po wyborach, a nawet niech będzie nawet od tej samej opcji, na pewno zostaną zrewidowane z tego jednego prostego powodu. Nasz budżet bankrutuje w tej chwili Polski i nie ma dużych pieniędzy, żeby budować jakieś monstrualne rzeczy. Owszem, małe pieniądze na jakąś rewitalizację się znajdą, ale na bardzo duże po prostu nie ma pieniędzy. No i tyle mogę powiedzieć. I na pewno jest tutaj bardzo duża szansa na to, żeby dokonać zrewidowania tego, co w tej chwili zostało. A to, że jest przetarg ogłoszony i tego, no, zawsze to można unieważnić. Zawsze to można. Umowa zawsze to można unieważnić. Zawsze to można modyfikować, aneksy można zrobić. To się zdarzało wielokrotnie w Polsce w przypadku różnego rodzaju inwestycji. I jeżeli my się tutaj jako mieszkańcy 15 dni staniemy na jednolitym stanowisku, to na pewno to zostanie zmienione. Nie zostanie, bo jest specustawa, która nam odbiera tę możliwość. Pana plany, możemy prosić posłów, żeby to zmienili, są słuszne, podpiszę się pod tą petycją, ale uważam, że szanse na to są tak naprawdę nikłe. I to, co Pan mówi tutaj, no to są po prostu Pana marzenia. Co Pani wie, ktoś ustalił zmianę ustawę, to ktoś inny może ją zmodyfikować. Dlaczego nie? Można, ale jak Pan ma gwarancję, że poszła za daleko. Jakie to są gwarancje? Proszę? Ja się z tym zgadzam, ale nie możemy mamy teraz pytanie do odpowiedzi. Nie. Nie ma nawet środowiskowego pozwolenia. Nie ma jeszcze. To jest jeszcze daleka droga. Jeszcze mamy jeszcze czas. Dlatego teraz działamy, żeby nie było za nas. Jeszcze 10 minut. Do wykonawcy należy
kierunek trasy, wybór trasy, nie dla inwestora. To jest robione na zasadzie zaprojektuj i zbuduj. I wszystkim innym się martw. Inwestor zarekomendował wariant 3. Zarekomendował po prostu ten wariant z racji tego, że będzie szybciej zbudowany. A zarekomendował, tego, ale może wybrać jeszcze inny wariant. Że do 2020 roku powinni się uporać, żeby załapać się na dofinansowanie. Dofinansowania bodajże infrastruktura i środowisko. Infrastruktura i środowisko. Dokładnie. Jeżeli mieliby na przykład modernizować linię po wariancie numer 1, wówczas do 2022 roku ta inwestycja by miała trwać planowo i wtedy no, byłyby problemy z tym dofinansowaniem. Ale na razie takie wnioski nam się nasuwają, czytając po prostu tutaj te wszystkie dokumenty przetargowe. Panowie, proszę jeszcze powiedzieć, dlaczego nie może iść w całości po nowej, po starej trasie, ta nowa linia? Po starej? Dlaczego nie może iść? To też można wyczytać w pytaniach i odpowiedziach, które były zadawane przez potencjalnych wykonawców inwestorowi. Odpowiedź była prosta, znaczy nie ma możliwości prowadzenia po całej linii, po starym torze, z tego względu, że nie mogą iść trzy linie w jednym korycie. A w momencie, kiedy będą budować trzecią linię, 400 kV, albo mamy 110-220, to będziemy mieć trzy linie, a prawo na to zabrane. Przed rozebraniem... 220 będzie zdemontowane. Tak, ale... 220 ma być zdemontowane, to jest warunkiem. Po ukończeniu całej inwestycji. Tak, ale no to jest... Dlatego inwestor dopuszcza odcinkowe prowadzenie po tej samej trasie. Właśnie. Więc tak. Mamy na to szansę, tak. Ale nie łudźmy się, że będzie to na 100%, tak? Bo... Ale my się nie łudzimy. To znaczy, proszę Państwa, my tutaj Iśławiczy nie przesądzamy. My tylko chcemy wyczyścić pewne kierunki działania, w którym kierunku pójdziemy. Ja głęboko wierzę, że nam się uda. Uda się nam wtedy, jeżeli się wszyscy ludzie zjednoczą i będą mówili jednym głosem, niezależnie od opcji politycznej, kiedy będziemy my wspierali urzędy gmin, różnych gmin na tej trasie, urzędy gmin i rady gminy będą nas wspierały, to wtedy nam się uda. I my to w końcu my jesteśmy gospodarzami na własnym terenie, a nie jakieś tam warszawiacy, którzy sobie tam na starych mapach, bardzo starych, sobie kreślą... Przykładem jest chociażby te warianty. Przecież tu są nieistniejące miejscowości, jak chociażby Edmundowo. Znaczy takie linie 400 mogą się krzyżować. Oczywiście, że mogą i się krzyżują, ale w różnych miejscach. Tak, no na przykład w tym ostatnim wariancie one się będą krzyżowały. Zresztą, proszę Państwa, jest przykładem linia 400 kV między Sierosławiem a Lusówkiem. I ona jest zbudowana na niskich słupach. I ona jest zbudowana w układzie płaskim. Ona nie za bardzo tak znowu, jak to się mówi, ma wielki wpływ na środowisko. Nie ma bardzo dużego wpływu na środowisko. I taką linię, jeżeli my taką linię puścimy w trasie istniejącej linii 220, która zostanie w ogóle zmontowana, a w to miejsce postawiona ta 400 w bardzo podobnym kształcie, tylko że izolatory będą troszeczkę dłuższe i nic więcej, to jest taka różnica. To jest na nas wszystkich korzyścia. Ale to akurat nie jest na tak bardzo wysokich słupach. Tak, nie jest na bardzo wysokich słupach. Właśnie dlatego chcę i są takie momenty, gdzie ona tam jest linie pozaniżane, przy takiej czystej pogodzie, przebywając tam. Znaczy powiem panu, ta istniejąca linia 220 ma już tak nisko opuszczone te przewody, że tu jest o wiele większe zagrożenie w tej chwili. No bo od 65 roku metal się ma prawo wyciągnąć. To jest normalna rzecz. Nie? To jest normalna rzecz. Dlatego się powinno na linię. To znaczy ta linia, która tutaj jest między Sierosławiem a Lusówkiem, to jest taka lista. To jest stara, mionowa. Proszę? Mionowa. Są przepisy w tej chwili, że najniższe super wysokie będą 60-80 metrów. Ale to przy układach pionowych. Jeżeli są pionowe, ale są poziomy, mogą być niższe. Ale to się no, poziomy. Ja akurat tutaj chciałbym się powiedzieć, że jest na znowu Wojnowski, jestem projektantem takich niewysokich napięć. I byłem w pełnym szacunku, to co pan powiedział, nie wydaje mi się, żeby była możliwość, żeby to zrobić jako jeden tor, tak jak mówię, bo takie linie 400-kowe muszą mieć działanie redundantne, więc jedna uszkodzi, to druga przyjmuje rolę, ale na etapie środowiskowym to jest ważne, żeby było jak nas więcej, mamy wtedy możliwość skorygowania wariantu. Wariant szósty jest, on jest, może się zmienić, tak? On jest przesądzony.
Także tutaj mamy, jak tutaj lokalna społeczność, bardzo duże jak gdyby siłę, żeby to zmienić na etapie właśnie środowiskowym. Najlepiej, żebyście Państwo tutaj włączyli również organizacje ekologiczne, jeśli macie jakieś problemy. Zapraszaliśmy, ale nie wiem, czy dojechali dzisiaj tutaj, czy ktoś jest ze środowiska ekologicznego. Bo niestety tam. Działamy wspólnie z gminą Kazimierz, z gminą Szamotuły i też z Rokietnicą, może ona nie będzie za bardzo zainteresowana, ale mamy większość, że tak powiem, w lokalnej grupie działania Stowarzyszenie Dolina Rzepisany i to jest takim stowarzyszeniem, które też spełnia te parę metrów, że tak powiem, dobrego oddziaływania na te różne procesy środowiskowe. Także wreszcie będziemy włączać ta lokalna grupa. Natomiast jeżeli chodzi o tą redundancję, to panu powiem tak, jak przyjdzie silny wiatr i się słup przewróci, to czy tam będzie jedna linia, czy dwie, to i tak to będzie wyłączone. A tak się zdarzyło w Skórzewie na linii 110, która się po prostu od wiatru wywróciła, nie? Więc to ja wiem, że dwie linie na jednym słupie jest dobrze płci, bo jedno można wyłączyć do malowania, konserwacji itd. i tak dalej. Ale jak coś się stanie katastroficznego, to obie linie leżą. Czy jedna, czy nie, czy dwie, to i tak będzie leżało. Współpracujemy z tym działaniem, natomiast nie jesteśmy w tej grupie działania lokalnej. Tworzyliśmy takie stowarzyszenie po to, żeby pewne działania wzajemnie wspierać naszych przedsiębiorców z naszych czterech gmin. Nie wiem, czy dopiero ma jakiś partnerów w innym stowarzyszeniu, ale no, akurat w tym zakresie związaliśmy się z tymi gminami, z Wiątkową Czeni, Doliną Rzepisany. Jesteśmy z dopiewem w innych stowarzyszeniach. A sama gmina Dopiewo, ma jakieś takie stowarzyszenie, to jest stowarzyszenie połączone z gminą Buch. Teraz tak, proszę Państwa, jeszcze taka jedna informacja, tak? Chciałem Państwu powiedzieć tak, że dwa lata temu, w roku 2013, były gorące protesty w Gołustach, sołectwie gołuski, ponieważ tam chciano budować też monstrualną linię 400 kV biegnącą na zachód do Niemiec, czyli na Komorniki. I teraz tak, ten wariant szósty, który jest przewidziany, on w początkowej swojej części biegnie właśnie tą linią, którą wtedy chciano budować, tą trasą. I jeżeli zostanie wybrany i wbudowany, więc na pewno pójdzie następna linia 400 kV na Niemcy. Na pewno pójdzie. To jest, proszę Państwa, dla nas po prostu obejście tych skutecznych protestów, które już były dwa lata temu. To jest obejście, nie? Więc ci, którzy są Państwo z Gołusem, nie powinni się liczą z tym, że jeżeli z jakimś cudem jednak pójdzie ta linia w wariancie szóstym tam koło nich, to na pewno im zaraz od razu dołożą i drugą linię. Jeszcze, nie? Dwa razy 400 kV. Bo już będzie trasa przygotowana, nie? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, faktycznie gmina Dopiewo w tej linii energię to źródło jest. Natomiast przez gmin, z którymi jesteśmy w tej grupie, projektowane linie, te o których tutaj mówimy, nie przebiegają. Także gmina Tarnowo-Kos Górne jest w odrębnej sytuacji, bo tam akurat to stowarzyszenie dotyczące to stowarzyszenie, w którym są, dotyczy większości, albo wszystkich wręcz. Znaczy był projekt mówiący, że wariant szósty nie wchodzi w rachunek. Natomiast mnie nie było na Radzie Gminy, więc niech pan kierownik tym powie. Przy kierowniku planowania przestrzennego. W 2013 roku gdzieś pojawiły się takie pomysły, aby prowadzić linię najwyższych napięć, tak jak powiedział pan Robert, faktycznie wzdłuż trasy S11 i wzdłuż autostrady w kierunku zachodniej części kraju. Natomiast my w 2014 roku kategoryczny sprzeciw wysłaliśmy, podpisany przez ówczesną panią wójt, że nie widzimy możliwości prowadzenia tej linii 2 razy 400 kV w nowym korytarzu. To pismo zostało wysłane do Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
oni to odebrali, także widzieli nasz sprzeciw. Natomiast w 2015 w maju my... Przepraszam, czy PSN jakoś ustosunkowało się do waszego stanowiska? Nie. No to jest moim zdaniem brak dialogu, tak? Bo jeżeli wysyłamy pisma do inwestora, jeżeli wysyłamy pisma do wykonawcy i oni to wkładają w segregator, wy tam sobie, my tu sobie, no to... Czy mamy potwierdzenie odbiorcze? Może ja jeszcze to dopowiem. To nie jest tak, że... bo to nie była forma dialogu. TSE zleciło studium wykonalności różnych wariantów i zwróciło się wówczas w 2014 roku do gmin będących na trasie o wskazanie, gdzie mamy plany miejscowe, jakie mamy właśnie ustalone propozycje dla przeprowadzenia tych linii. I my opiniowaliśmy nasze, bo opinia wskazanych wówczas wariantów. Przez gminę Tarnowo Podgórne wówczas były wskazane trzy warianty. I również wyraziliśmy wtedy nasze stanowisko, że nic poza tym wariantem przez spalin Sawy Watorowo nie wchodzi w rachubę. Więc stąd jakby nie było tu forma dialogu, bo to my odpowiadaliśmy wskazując na nasze stanowisko i tyle. Natomiast jak widać, nie zostało ono wzięte pod uwagę przy konstruowaniu przetargu. Znaczy, nie, ja z mojej strony... Pani, jeszcze może ja tutaj przed tym, żeby nie zmienić tematu. Pani tu wydała stanowisko Rady Gminy i gminy dobiegał. Proszę Państwa i Szanowna Pani, ja muszę powiedzieć, że uchwała nr 10/125/15 Rady Gminy dopiero z dnia 31 sierpnia 2015 roku zostało wysłane do polskich sieci elektroenergetycznych nasze stanowisko Rady. Przed tym skonsultowane z mieszkańcami, bo odbyły się dwa takie spotkania w krótkim okresie czasu i na tą to okoliczność Rada podjęła decyzję, jaką podjęła. Jest stosowne pismo, stosowne uchwały. Tak, jest załączone do petycji. Państwo mają załączone. Także jest stanowczy, zdecydowany sprzeciw wariantom, które tutaj moim zdaniem to nie jest stanowczy. Na przebiegu, jak to planowali przez szereg lat. Dziękujemy. Dobrze, może Pani tutaj chciała, proszę bardzo. Bo ja Beata Jeciorna w Urzędzie Kazimierzu na wstępie mówiłam, że nowa Rada Gminy zbierze się i ten temat zostanie przedstawiony, ale chciałam również podkreślić, że była Rada Gminy Kazimierz też zapoznawała się z tym tematem i wykonawca wystąpił podobnie jak do Tarnowa i myślę, że tutaj do wszystkich gmin z przebiegiem tego projektu i zajęciem jakiegoś stanowiska. I my już w marcu 2014 roku zajęliśmy takie stanowisko, przedłożyliśmy jakie tam są obiekty, że są obiekty chronione przez konserwatora zabytków, że rozwija się ten teren pod względem zabudowy mieszkaniowej i usługowej. No i w ten sposób powiedzieliśmy, że ta linia w tym miejscu nie może przyjść. I obszar oddziaływania jest zbyt szeroki, sięga już o istniejącą zabudowę. To są wyraźne stanowiska. Trzech gmin na razie mamy, może szamotuły się jeszcze dołożyć. Ja myślę, że te pisma nasze, one też były dobrym załącznikiem do tej petycji, bo one wskazują na ten nasz protest. Załączymy jeszcze Kasię. Ale te z 2014 roku, gdzie już wydawaliśmy na etapie wstępnym, które inne pomysły. Także myślę, że to jest też dobry. Proszę Pani Kierowniku, czy te pisma, które byście wysłali, to będzie można kopię jakoś dostać i dołożyć tutaj, tak? Dobra, ja się postaram, myślę, że Pana może jutro nawet biurze. Jaki jest plan działania teraz? Wysyłamy do petycji, co dalej? Plan działania mamy następujący. Kiedy to jeszcze nie wiem, ale po wyborach na pewno chcemy zrobić spotkanie z maksymalną ilością ludzi, również z gminy Kazimierz, z Szamotu. Być może uda się uruchomić jeszcze ludzi bardziej na północ. Gdzie będzie to miejsce wybrane? Mi się wydaje, że ze względu na, jeżeli tam gdzie by się dołączyli mieszkańcy tego centrum, tutaj jest Tarnowo Podgórne i oczywiście w sali o wiele większej, czyli być może w hali jakiejś tam w Tarnowie Podgórne, byśmy to zrobili. Mam nadzieję, że wtedy już przyjadą ci nowo wybrani posłowie, że pojawią się również i bo myśmy zapraszali na przykład Głos Wielkopolski, Zero Odpowiedzi,
pani z Kuriera Wnet, lokalnej gazety, stwierdziła, że jak wyślemy do niej jakąś relację, to ona to zamieści na portali u siebie w papierowej wersji, nie, ale być może się pojawią jeszcze i to wszystko ponagłaśniają. Będziemy chcieli zaprosić przedstawicieli PSE oraz wykonawcy i wtedy na takim większym już spotkaniu, gdzie no, mam nadzieję będzie parę setek ludzi, zaczniemy po prostu dyskutować już dużo konkretniej, bo dzisiaj to jest pierwsze spotkanie tylko. To jest nie pierwsze spotkanie, wymiana informacji, zapytań i tak dalej. Tu pani miała cenne na przykład pani dzieckiem, która dobyła cenne uwagi i tak dalej, które my na pewno uwzględnimy. Jeszcze może ktoś jeszcze ktoś coś dopowie. No i po prostu będziemy dalej w tym kierunku drążyć, idąc wielotorowo, bo no, powiem państwu tak. Trzeba się po prostu w tej chwili no, chwytać każdej możliwości. Nawet jeżeli to, co się wydaje pewniakiem w tej chwili nam nie wypali, to być może coś ubocznego. Może na przykład coś takiego, że wystąpimy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i tak dalej, żeby oni na przykład zrobili zwłokę w wydaniu decyzji. I nagle się okaże, że linia nawet według tej nowej trasy do roku 2020 nie będzie mogła być wykonana, bo nie będzie określonej decyzji, a w związku z tym zostanie wykonana po trasie tej pierwszej, bo to jest główny argument. No może to się nam uda. Ja w tej chwili odbywam karty, jeżeli chodzi o strategię, ale no być może akurat ten akurat element nam zadziała. No to musimy zobaczyć. A przepraszam, ja mam pytanie, właściwie ktoś będzie pytała o linii międzynarodowej na Skudzaku. To jest zupełnie co innego. Bada PSC możliwości. Ma różne warianty, przez Tarnowo, przez Dopiewo, Powiem tak, jeżeli im popuścimy jednej rzeczy, to na pewno pójdą dalej. No. Właśnie jest czasem tak, że tutaj zrobimy jakiś węzeł i potem coś? Węzeł jest ten centralny węzeł tutaj w tej części Polski. Centralny węzeł Kryliska, to jest ten węzeł. On będzie rozbudowany. On powstał jako 110 najpierw, potem był rozbudowany jako 220, a teraz rozbudowują 400 kV węzeł. No. To wiecznie dojdą do 750, bo i takie plany zaczynają w pomieszczeniu po górę. Pierwsza linia taka, że to jest 750 na Podkarpaciu. Jeżeli bym może było jeszcze podpowiedzieć państwu i tak wszystkim tak naprawdę, to się bardzo zmieniło. Proszę o ciszę. Bardzo bym się zgodził z panem projektantem, ponieważ znam osoby, które blisko współpracują z PSE. On powiedział, że jedyną myślą w tej sytuacji jest tylko uderzenie w projekty środowiskowe. Tak. Więcej tylko. Innej możliwości nie ma. Chyba, żeby faktycznie dopiero po wyborach zmienić tą ustawę, to jest mało prawdopodobne. Taki sam system działa na drogach krajowych, miejscowych i autostradach. Ale wie pan co? Już się okazało, że jest nadużywany. Jest już nadużywany ten system. I dlatego trzeba go znowelizować, żeby opór wielu gmin nie był obchodzony w ten sposób. Są tragedie na przykład, że drogi ekspresowe przechodzą przez nowo budowane osiedla, a normalnie osiedla całe wysiedlane. No. I to jest niedobre. Że my tu o tyle mamy inną sytuację, że my po prostu mamy w studiu już dawno korytarze. Ale teraz pytanie, a czy ktoś się orientuje, czy nie taniej jest czasem puścić nową linię? Nie, droższe. Nie, to jest właśnie droższe. Tam jest problem, o czym mówiła ta pani. Tak? Nie mogą być trzy linie, ja się na tym dobrze nie znam, ale nie mogą być trzy linie, tak? Oni chcą puścić dwie, a tam już jedna jest. Oni chcą puścić dwie. Sytuacja wygląda tak, że w tej chwili jedną trzy linie, już trzy linie biegną. Chcą jedną linię środkową w ogóle wyłączyć i zdemontować. I w tej wariancie pierwszym, w to miejsce tej środkowej jednej puścić inną, tylko że trochę mniejszą. No i tyle. Po tej samej stronie mi o to chodzi. Ja tylko chciałabym powiedzieć, możliwe jakieś drogi, może się pokazać, to mniej korzystne. I mogą nie chcieć na tej starej drogi. No, to jest właśnie celem wariantu szóstego, tak? Jeżeli patrzymy z punktu widzenia wykonawcy, to dla niego im droższa inwestycja, tym lepsza, bo tym więcej zarobi. Z punktu widzenia budżetu państwa, czyli nas wszystkich, im tańsza inwestycja, tym dla nas lepiej. Wariant pierwszy jest najtańszy.
ten wariant pierwszy, który cię postawi. Wariant szósty jest najgorszy. No. I to nie są nasze przypadki. To są wyraźnie wszystkie warianty po kolei analizuje. Wariant pierwszy, że jest najmniej uciążliwy, najmniej niekorzystny społecznie i tak dalej. A potem w podsumowaniu mówią, że nie mogą go zrobić, bo nie zdążą do roku 2020. W związku z czym rekomendują następny. Następnym najbardziej korzystnym jest wariant szósty. Dla nich to jest najgorszy. To jest najgorszy. Bo jeszcze przyznają. Największy przerób mają, nie? Największe zyski w tym momencie wykonawcy zapasu. Dlatego wybieram. Jeszcze przyznają w tym samym uzasadnieniu, że najbardziej wariant szósty degraduje środowisko i będą największe sprzeciwy społeczne. I będą największe sprzeciwy społeczne i są tego w pełni świadomi. I są tego świadomi. To są I tylko mówią, że trzeba prowadzić dialog, trzeba prowadzić konsultacje z Pani ręką macha kartkę, chce, bo się skończyła. Trzeba się miejsca na podpisy. Pojawia się w dokumentach magiczny rok 2020 i to jest od kilku lat. Ja Państwu powiem tak, na rok 2023 miała ruszyć ciągle przez ten moment, miała ruszyć Polska Atomowa. Na pewno nie ruszy, bo właśnie przesunięto termin wyboru lokalizacji na rok 2019. Czyli na pewno nie zbudują. Jeżeli ją zbudują, to do roku 2030. W związku z tym linia, ten magiczna data 2020, wcale nie musi być krytyczną sprawą. A skoro nie musi być, to bym chciał, żeby właśnie nowo wybrani posłowie trzech takich partii, nie jednej, bo my nie jesteśmy partii w tym przypadku, żeby oni to zbadali dokładnie. Jeżeli to nie musi być, ten data 2020, no to spokojnie robimy postawy taniej, sprawnie, bez nagród społecznych. Nie ma problemu. Tyle mogę Państwu. Proszę Państwa, jesteśmy na początku tej samej inwestycji. To znaczy, że my jesteśmy tutaj zgromadzeni, a oni być może nie mają jeszcze podpisanej umowy. Bo ja rozmawiałem z pełnomocnikiem IDS 2 tygodnie temu, bo gmina, przepraszam, nie mówiąc, tak? Gmina wysyła kurwa, a ja dzwonię. I pan pełnomocnik, nie wiem, czy mi powiedział, bo mnie może okłamać przez telefon, tak? Tu gminy nie może okłamać, ale pan pełnomocnik powiedział, że mimo, że wygrali oni przetarg, jako wykonawca z PSE nie mają jeszcze podpisanej umowy. Więc nie, oni nie zaczną żadnych działań, dopóki nie mają umowy. A działania, między innymi ich działania mają polegać na konsultacjach społecznych z nami i wyboru pracy. Tak? Więc dobrze, że jesteśmy tu i teraz. I tyle. A tego nie wiem. Bo my właśnie próbujemy ustawić. Na razie konsultacji brak. No, jesteśmy na podobnie. Jak polegają konsultacje społeczne, to mówiliśmy w przypadku tej budowy linii, która przebiegła dużo po domach w miejscowości Kurnik. Konsultacje społeczne polegały na tym, że przedstawiciele zarówno PSE, jak i wykonawcy, nie pamiętam kto tam był, zaczęli sobie rozmawiać z wybranymi ludźmi, którzy chcieli rozmawiać, a następnie doprowadzili do skutecznego skłócenia różnych grup, różnych sołectwach, tak żeby sobie ludzie skoczyli do oczu, a oni wystąpili jako taki rozjemca, mediator. I wybrali sobie wersję i tak dla siebie najlepszą, ale nie rozdali niczym. I teraz celem tutaj naszego spotkania, jest pierwsze spotkanie takim otwartym, ale to na pewno następne, jest to, żebyśmy my się tutaj zjednoczyli, żebyśmy pracowali, ustanowili jednolity front w rozmowach z nimi. Wtedy możemy prowadzić
skuteczne konsultacje społeczne. A ponadto chcę i ja nie naprawdę będę się naciskać na to, żeby uzyskać poparcie z samej góry. Czy gmina w jakiś sposób w ogóle próbuje poinformować, właśnie tam nikt nic o tej nie wie. Jest pan przedstawicielem z urzędu, tutaj też słyszałem, że są inne osoby, które prezentują władzę wykonawczą w naszej gminie. I ja nie rozumiem, dlaczego nie jest ten temat nagłośniony przynajmniej do pierwszy. Nie wiem, jak gminy Helena. Rozmawiałem z sąsiadami, którzy pobudowali domy na przestrzeni ostatniego roku, oni kompletnie nie mają pojęcia, oni tutaj by chętnie przyszli, tylko dopiero w takiej chwili, kiedy już było za późno. Oni są nieświadomi w ogóle tej całej sytuacji, że jakaś nie ma ich. Ale moment, chciałbym, żeby pan się wypowiedział. Jakie pan ma? Ostatnie pisma, które wysłałem do wykonawców, pojawiły się na pewno na stronie internetowej. Natomiast muszę państwu powiedzieć tak, że faktycznie w 2014 roku były do nas skierowane pisma, wyraziliśmy swoją opinię co do przebiegu. My kategorycznie wyraziliśmy sprzeciw. Natomiast do tej pory ta inwestycja miała być realizowana w oparciu wcześniej o zmianę swoich uwarunkowań, następnie wprowadzenie planu miejscowego dla tej inwestycji. Dlatego my podejmując uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium w 2013 roku. W 2015 poczyniliśmy takie uzgodnienia, czy wysłaliśmy pisma do polskich sieci i w odpowiedzi nie mamy żadnej informacji, aby w naszym dokumencie planistycznym wprowadzić nowy korytarz linii Piła Krzewina Plewiska. Stąd do maja tak naprawdę byliśmy przekonani, że polskie sieci zrezygnowały z tego korytarza. Natomiast w czerwcu pojawił się przetarg. No i już w czerwcu była też informacja, dlaczego ten wariant nadal jest rozwiązany, a już w lipcu podjęta ustawa o tych korytarzach przesyłowych, więc dla nas dużym zdziwieniem. Okej, okay, moglibyśmy dyskutować, natomiast ja uważam, że powinniśmy rozszerzyć akcję informacyjną, dlatego że może nas być znacznie więcej. Rozumiem. I bardzo coś, ale na przykład danie informacji na stronie, się pojawi adnotacja, to jest zbyt mało. Można oplakatować na słupach, w różnych takich miejscach, na wyraźnicze, każdy, bo to jest tak żywy i temat dla wszystkich, że ja myślę, że tutaj powinno być środek tak na akcję informacyjną. Właśnie dlatego zachęcamy. Osobiście roznosiliśmy ulotki właśnie między innymi w Dopiewców, w Jankowicach, we wszystkich ulotkach. Ja jeździłem, proszę pana. Chwileczkę, właśnie. Zgromadziliśmy się tutaj dlatego, że ja 2-3 tygodnie temu jeździłem po lusówku rowerem i wrzucałem ludziom ulotki. Ale właśnie o to chodzi, to nie jest zadanie gminy, nie pana. Ale proszę pani, jakby PSE... Jedna kwestia organizacyjna, akcja własna zaproponowała wyjazd. My, jako społeczeństwo, mówimy sąsiadowi, no to nadal wszyscy możemy robić tak, my z rękami... Ale ja pana doskonale my też na zasadzie informacji sąsiedzkich się zmienimy. Ja tu na przykład poinformowałem swojego sąsiada pana Piotra, czy tam jego pana Leszanie i on się dalej roznieśli. Proszę państwa, ja wiem, że idealnie byłoby tak, gdyby administracja za nas wszystko załatwiła, ale to tak się nie da, bo administracja ma masę spraw, a poza tym tak jak powiedziałem na samym początku, zależy nam na tym, żeby się powstał autentyczny sprzeciw społeczny, tutaj konkretny, który będzie wsparciem dla administracji, a jednocześnie miał wsparcie z administracji tutaj gminy dla nas, bo tylko ten sam wysiłek. Jeżeli będziemy wyłącznie się opierać na technologii administracja, to się może skończyć tak, że powiedzmy, a to my sobie tam na poziomie wojewody, albo w ogóle polskim ześlizgimy, a my to nie wiem. Dlatego zachęcam każdego.
żadnego drażliwości. I teraz niech każdy powie panu dzisiejszym swoim sąsiadom, a się błyskawicznie odniesie. I się tam nie zwrócić na nasze forum 400k.pl i rozwiesie tą informację. I to będzie najszybciej. Ale Żaka mówi się za utworzenie gminy na drzwiach wejściowych, na szkołach, by wisieć na dworku kolejowym, w kościele i tak dalej. Nie ma tego w ogóle. No to co masz? Cicho! Pozwolę sobie wybierać opinię na temat kulturki naszej A pan reprezentuje się pochodowy strefą gminy? Nie, bo jestem Paweł Przeczura. Proszę Państwa, pojawiały się artykuły w naszej gazecie Czas do Pieba dotyczące tej inwestycji. Na stronie internetowej też są informacje. Rada Gminy ten problem dyskutowała. Te informacje, one są dla przeciętnego człowieka, moim zdaniem, dostępne. Problemów jest faktycznie w gminie tak dużo, że nie będzie. Trudno jest też tak naprawdę rozsyłać do wszystkich mieszkańców informacje. Możemy stosować jakąś listę mailingową dla osób chętnych. Możemy dystrybuować Czas do Pieba w wersji elektronicznej. No nie ma problemu. Trzeba tylko po prostu trochę się zainteresować i taką dystrybucyjną możemy sobie zorganizować. Cała gazeta to za małe. Ja podam konkretne, łatwe przykłady. Wielki plakat na drzwiach wejściowych, szkoła, gdzie odbywa się dzieci, dworzec kolejowy i duże sklepy w Piastowie. To jest bardzo prosty kanał informacji. Dlaczego tego nie możecie Państwo zrobić? Dokładnie, skrzynki na wsiach, chociażby na tych skrzynkach. Pan Leszek, tak? Wiecie, pan pozwoli, woli uzupełnienia. Drodzy Państwo, przedstawię się może raz jeszcze, zobaczcie, Leszek, przewodniczący Rady Gminy Nowina. Proszę pana, ja rozumiem pana rozczarowanie gminą, działaniem i tak dalej, i tak dalej. Być może będzie to chwilowe rozczarowanie. Ja powiem tak, wrócę najpierw. Panowie tu powiedzieli jedną znamienną i bardzo istotną rzecz, że przeciwnik w każdej jednej sytuacji, tutaj jeżeli chodzi o polskie sieci elektroenergetyczne, będzie próbował nas wszystkich skłócić. I za te polskie linie uważam, nie musimy czekać, bo my już zaczynamy się kłócić. Drodzy Państwo, z wielkim spokojem patrzmy, co się dzieje. Dla nas, jako dla gmin, obojętnie, czy Tarnowa Podgórnego, czy Kazimierza, Szamotu, Dopiewa i tak dalej, jest bardzo istotnym temat studium. W każdej jednej z tych gmin jest studium uwarunkowań. W studium warunkowym mamy jeden i tylko jeden niepodważalny korytarz z przejściem na tą linię, o której mówimy i tak dalej. Następnie, jeżeli po prostu spotyka się gmina, przedstawiciele gminy, wójt, rada, radni z mieszkańcami bezpośrednio zainteresowani, Gołuski, Dąbrowa, tudzież były inne osoby na tych spotkaniach i tak dalej. Tam się o tym mówi. Na bazie tego powstają jakby opinie, decyzje, które po prostu są przesyłane do polskich sieci i nie ma odpowiedzi, że pana pytanie naprawdę grzecznościowe, co my mamy jako gmina pisać na płotach, na drzewach, na tablicach ogłoszeń i tak dalej, że co, że prawdopodobnie będzie? No nie możemy tak działać, że prawdopodobnie będzie. Zrobimy jeden wielki chaos, no zrozumcie Państwo. Nie możemy na prawdopodobieństwie działać. Bo musimy działać na, po prostu na faktach. Rozumiem, że dzisiejsze spotkanie zgadzają z Wami społecznicy, tak. Nie gmina. Tak. No to dlaczego gmina nie zgadza takiego spotkania? Ale gmina powinna... Ja panu odpowiem, bo jesteś organizatorami. Rzecz w tym, że ja wierzę w inicjatywy społeczne. Administracja gminna ma swoje zadania i je wykonuje według mnie dobrze, wykonuje. Natomiast takie rzeczy krytyczne, jak tutaj i szybkie, powinni wziąć ludzie w swoje własne ręce i byśmy to zrobili. Dlatego według mnie najszybciej i najłatwiej jest zrobić tak, że mamy te nasze forum, które się nazywa tutaj był adres. To jest taka, każdy kto chce, może się tam zalogować, zarejestrować i na tym forum wejść. Następnie, według mnie, w każdym sołectwie powinna być przynajmniej jedna osoba, lepiej, żeby było więcej, która będzie aktywna na tym forum i która
tym sołectwie poda informację, po prostu szybką informację poda do swoich znajomych, tam gdzie jest potrzebne. I w tym momencie w ciągu jednego dnia mamy obieg informacji do wszystkich. I naprawdę, jeżeli chodzi o administrację gminną, tam jest masę różnej roboty papierowej w tej chwili. Została ta robota papierowa narzucona nie z powodu dlatego, że oni to chcą to robić, tylko takie są u nas zasady funkcjonowania tego, no, nazwijmy to, chorego państwa, że muszą się papierami zajmować. Natomiast my nie jesteśmy tym związani, my możemy obieg informacji szybciej. I dlatego zachęcam każdego, niech się zarejestruje w naszych forum zgłosi, niech przy swoich sąsiadów poda dalej i wtedy wszyscy będą wiedzieli. Niezależnie od tego, jeżeli rzeczywiście dojdzie do takiej sytuacji, że coś, na przykład następne zebranie będzie organizowane, to tu mój apel jest to, żeby rzeczywiście na tablicy ogłoszeń w urzędach gminy czy w szkołach była taka informacja wywieszona, gdzie będzie to spotkanie, jakim terminie i że wszyscy są zapraszani. To oczywiście postaram się tutaj pani Leszko, nie wiem, czy do tego wszystkiego dodam, ja biorę odpowiedzialność na siebie w tej chwili, będę przekazywał tą prośbę panu wójtowi, tutaj jest pan również zastępca. Będziemy po prostu robili wszystko, żeby udostępnić już miejsce wspólne, o czym zresztą państwo już się mówili, żebyście nie mieli kłopotu z taką małą salą, z niewygodną salą, bez nagłośnienia i tak dalej. Także to proszę bardzo, no jesteśmy otwarci, prawda? My dziękujemy, myślę, że w imieniu i Tarnowa, i Kazimierza dziękujemy za inicjatywę i po prostu idziemy razem. Proszę bardzo, jedno pytanie. Jeszcze informacja, w Tarnowie nie będzie plakatów, natomiast w sąsiadce czyta, jeżeli będzie odpowiednio szybko wydana, zaczytana nas informacja, umieścimy, że ta gazeta dociera, myślę, do zdecydowanej większości na stronie Urzędu Gminy, na stronie, na Facebooku. Nie ma problemu, nasi radcowie prawni są do dyspozycji, bo jeżeli będą tematy do przedyskutowania. Przepraszam, ja może jeszcze jedno słowo. Przepraszam. Nie odnośnie wsparcia, tylko odnośnie jednej rzeczy. Państwo tu mówią o dużej ilości papierkowej roboty w gminach, wielu spraw i tak dalej. Nie, to pan nie da. Dobrze, okej. Okay. To co jest, no i to co jest. Mało tego nie jest. Ja rozumiem, ale zdajmy sobie sprawę, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Budowa, nie wiem, śmietnika, pal wieczego, teraz pomostu, plakaczek i tak dalej. Odstawmy te sprawy na bok, a zajmijmy się rzeczą naprawdę, myślę, ważną w naszej gminie. Bo ta inwestycja to jest kluczowa dla tysięcy mieszkańców. I tych obecnych, i tych przyszłych. Bo ja jestem mieszkańcem na razie miasta Poznań. Dobrze. I jestem, że tak powiem, myślę tutaj bardzo zainteresowany tym tematem. Dobrze, ja opowiem, jeżeli chodzi o wsparcie prawne. Rozmawiałem kilka dni temu z człowiekiem, który jest doktorem prawa i dyrektorem dyrektorem instytutu i on się zobowiązał, że on nas wesprze prawnie, nawet do poziomu tego, że gdyby trzeba było napisać pismo do Strasburga, to on to popilotuje i nie weźmie żadnych pieniędzy za to. On nas po prostu wesprze w tym momencie. Nie? I zarówno na poziomie województwa, bo jest radny sejmików, na poziomie polskiego parlamentu i nawet wyszło do Strasburga, to on to popilotuje i od strony prawnej on to zrobi. A jest doktorem prawa, także no, no nie o czym mówi, nie? Tytułem komentarza do tej sprawy chciałem powiedzieć, że sposoby komunikacji w naszej gminie są dokładnie takie same jak w Tarnowie Podgórnym. Również wzmianka o tym naszym spotkaniu, o rozwoju sytuacji będzie się regularnie pojawiać w czasie dopiewa na Facebooku i na wszystkich innych kanałach komunikacji naszej gminy z naszymi mieszkańcami. Tak po prostu się komunikujemy, tak będziemy się komunikować. Jeśli chodzi o wsparcie prawne, również w naszej gminie, jeśli stowarzyszenie zafunkcjonuje i zgłosi się do nas o pomoc, takiej pomocy udzielimy.
Nawiązując do tej sytuacji, o której Pan mówił, która miała miejsce w Kórniku, dwa pytania. Pytanie pierwsze. Czy wariant szósty, budowanie linii w wariancie szóstym zakłada uwolnienie terenów z istniejącej już linii? No to to drugie pytanie zależy od odpowiedzi na pytanie pierwsze. Znaczy, proszę pana, tak. Sytuacja wygląda w ten sposób, że na terenie naszych tutaj gmin oraz częściowo również sytuacja wygląda tak, że tam biegną u nas trzy linie. Ta nasza, o której mówili, jest środkową linią. Potem przy S11 biegną dwie linie od siebie. Ale ta nasza jest linią między S11 a linią skrajną. Więc nawet biorąc pod uwagę, że zostanie wybrany i zbudowany wariant szósty, a zdemontowany linia, która obecnie istnieje, to i tak pozostają dwie skrajne, które te obszary na siebie nachodzą, obronne, i to nie daje nic pod względem budowy domu, mieszkania. Nie mam drugiego pytania. Nie daje nic po prostu, nie? Nie daje nic. Czyli nie mam mojego drugiego pytania. Ja też tak mam właśnie. Tak, może ktoś ma? Nie, żeby tylko zamknąć, bo nie chcę, żeby to... Bo odebrałem to jako jakby to nie wsparcie mojej inicjatywy czy mojej prośby. Prosiłbym oprócz kanałów, które pan wymienił, żeby był plakat duży, naprawdę duży na gwiazdę do urzędu, na dworcu kolejowym, w szkołach na naszym terenie. Jak się da i uda, podejmijcie próby z dużymi sklepami, żeby tam podwieźli te plakaty, oprócz tego się pan nie będę, żeby bardzo wdzięczny, że takimi kanałami. Skrzynki pocztowe, jak pan mówił, że tutaj obok są na tych wioskach zbiorcze, żeby tam też do tych skrzynek podrzucać. Proszę pana, ja przepraszam. Jeżeli mamy dzisiaj z tym pracy tutaj narzucać gminie i tak dalej, to proszę wybaczyć, ale dzisiaj naprawdę tej decyzji tutaj nie będziemy podejmować i jeszcze raz przepraszam pana, ale takiego systemu na pewno nie będziemy póki co preferować. Być może później, ale na pewno na razie nie. Mówię to po prostu w imieniu radnych, w imieniu własnym. Może mnie pan z tego po prostu za 4 lata rozliczy. Proszę, a ja ze swojej strony podejmuję zobowiązanie takie, że w momencie, kiedy już kolejne nowe informacje będą się pojawiały, to razem z kolegami opracujemy taką jakąś, powiedzmy sobie, ulotkę, może niedużą, nie? I zwrócimy się z uprzejmą prośbą do naszej władz gminnych, żeby to po prostu nam skopiowały po kosztach. Takiej ilości egzemplarzy nie jest potrzeba, a następnie zarówno my, jak i inne osoby, które do nas dołączą, będziemy to plakatować i rozwieszać. Ale w tym naszym możemy dwuwariantowo. Państwo, my i tutaj państwo jako wsparcie, prawda? To nie wyklucza jednak możliwości. My jako społecznicy możemy zrobić tyle, że my na tym forum mamy do wydruku gotowe już ulotki. My sami je drukowaliśmy i państwa informowaliśmy tymi ulotkami właśnie o chociażby tym naszym forum, o dzisiejszym spotkaniu i tak dalej. Także to zapraszamy państwa też, żeby państwo włączyli się do tej akcji. Bardzo, to też sami powinniśmy się włączyć do inicjatywy. Ja mam jeszcze pytanie, to są te ulotki, które doprowadziły do tego spotkania. Mamy stowarzyszenie, gdzie są tutaj w tej chwili obecni ludzie, którzy chcieliby takie stowarzyszenie powołać. Tak, musi być 15 osób, bo tam trzeba i zarząd, i profesję rewizyjną.
to trzeba opracować statut, statut tego może zrobić i nie ma problemu z tym. Natomiast głoszący wszystko piszą, wtedy może być stowarzyszenie. Jeżeli będzie tych osób wystarczająco dużo, to zrobimy stowarzyszenie. Wyślijcie Państwo, ale po dzisiejszym spotkaniu zachęcam na poprzednich na naszych wodów i po prostu aktywną przyszłość, nie? Aktywną przyszłość. Proszę Państwa, no wiadomo, że część społeczeństwa nie ma internetu, nie ma komputeru i tak dalej. Ale jeżeli wszyscy mają Facebooka, nie wszyscy, no ci co mają dostęp do internetu i tak dalej, i mają Facebooka i to piszą, a bo mój kod na przykład zaczął się i od razu 50 jego znajomych to lubi, tak, to można też napisać.